bo w ogrodzie jeże są naszymi wielkimi sprzymierzeńcami. Jeże, wbrew obiegowej opinii, nie żywią się owocami noszonymi na grzbiecie. Są drapieżnikami i żywią się głównie owadami, ich larwami, ślimakami czy też drobnymi gryzeniami. W dobie plagi larw chrabąszcza majowego są więc, podobnie jak krety, bardzo pożyteczne i podobnie jak one są pod ochroną. Żyją do 10 lat, słabo widzą i są daltonistami, ale mają za to doskonały węch. Warto zbudować dom, który zachęci je do pozostania i opieki nad naszym ogrodem. Jak go wykonać? Link do filmu instruktażowego znajdziecie poniżej.